Cześć. Dzisiaj lekcja pod tytułem Slide. Jest to jedna z technik artykulacji podczas gry na gitarze. Można powiedzieć to skrótowo i obrazowo, że to sposób wyrażenia emocji podczas gry. Teraz Wam pokażę ćwiczenia, takie podstawowe. One są zupełnie jakby oderwane od grania po skali. To są tylko takie ćwiczenia, które mają za zadanie nauczyć poprawnego wykonywania tej techniki. Wiadomo, tu można powiedzieć, że to niezbyt jest skomplikowane, wystarczy przesuwać rękę. Ale ważne jest to, żeby umieć sobie zjechać na konkretny próg. Czyli na przykład jeśli mamy jakąś skalę, mamy na przykład dźwięki C, D, E, to żeby ten slide zrobić dokładnie właśnie po tych dźwiękach, bo jeśli sobie zjedziemy zamiast na D, sobie zjedziemy na Dis, to wtedy słychać, że to jest, że coś jest nie tak, że się zafałszowało. To wiadomo też odnosi się do kontekstu jakiegoś utworu, na przykład jest podkład, ktoś gra, a ktoś na przykład zrobi w tym momencie slide nie na E, tylko na Dis. To wtedy słychać wyraźnie, że się zrobiło pomyłkę. Więc najlepiej sobie spróbować grać w ten sposób. Na przykład, nie wiem, tutaj od trzeciego do siódmego. Tutaj można podzielić te slajdy na wstępujące, czyli od niskiego dźwięku do wyższego. Jest 3 na 12, 3 na 11, 10, 9, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, prawda? Takie slajdy. Czyli właśnie tutaj musimy zrobić sobie takie właśnie śmieszny ruch po strunach. Wiadomo, tutaj nie odrywamy palca, tylko po prostu podczas uderzenia uderzam i robię slide. Są slajdy, tu akurat mam, prawda, te wstępujące, czyli od niskiego dźwięku do wysokiego. Są właśnie slajdy szybkie albo właśnie wolne. Ten właśnie slajd wstępujący, jak jest wstępujący, czyli po prostu od wysokiego dźwięku do niskiego. Można też robić właśnie taki slajd, w którym zaznaczamy poszczególne dźwięki jakby po drodze, od 3 do 7. Słychać było każdy z tych dźwięków. Jest tak śmiesznie to brzmi. Musimy nauczyć się właśnie tej precyzji. Czyli na przykład teraz mamy pentatonikę, na przykład właśnie amol. I na tej podstawie możemy zagrać slajdami. Slajdy właśnie te pojedyncze z jednym dźwiękiem. Na przykład z 5 na 8. Tutaj jeśli oglądaliście wcześniejszy filmik z pentatoniką, to zapewne pamiętacie układ palców do pentatoniki molowej. Ten pierwszy układ palców to jest taki, że naciskamy pierwszym palcem, czwartym, strunę cieńszą, pierwszym palcem, trzecim, pierwszym, trzecim, pierwszym, trzecim, pierwszym, czwartym, pierwszym, czwartym. Oczywiście potraktujcie, że tej struny nie ma, ponieważ mam tutaj siedmiostrunową gitarę, więc ją jakby wyeliminujcie ze swojego paczania na ten mój gryf. I teraz możemy właśnie sobie robić slajdy po tej skali.
to tak ciekawie brzmi. Slide tak. Zamiast. Ciekawie inaczej brzmi, więc to jest warto sobie to opanować. Tutaj cały czas mówiłem o slajdzie pojedynczym, czyli pojedynczy dźwięk po prostu mamy. Możemy również robić slajdy z dwóch dźwięków. Czyli na przykład jednym palcem muszę sobie zrobić, zjechać z 5 na 8, a drugim z 5 na 7. To akurat jest może trochę skomplikowane, bo to można sobie zacząć. Ja na przykład robię tak, że mam te palce. Dobra, to akurat może jest trochę trudny przykład, ale na przykład mam z 5, 5, 5 na 7, 7. Albo 5, 5 na 7, 8. Zjechałem tutaj z kolei z 5, 5 na 2, 3. Fajnie to brzmi. Teraz jeśli jeszcze włączę sobie przesteruś. Uwaga. Właśnie widzicie, uderzam pustą strunę plus slide z 3 na 5 na najgrubszej. Później jest 3 na 7. Z 3 na 8. Widzicie, tutaj akurat gram po jakiejś skali, nawet możecie sobie próbować to grać bez patrzenia na jakąś skalę, po prostu żeby sobie robić coraz większe, można powiedzieć, zjazdy, prawda? Czyli najpierw sobie celujemy z 3-5, później z 3-7 i tam powiedzmy 3-12. Coraz dalsze progi. I to, co życie ma to fajne też zastosowanie. Tutaj oczywiście na początku ważne, żeby sobie ćwiczyć te zjazdy coraz szerzej lub coraz krócej. Ale najlepiej jednak, po to jest ta technika, żeby ją wykorzystywać podczas grania w solówkach, czy podczas grania ogólnie, grania jakiegoś logicznego. Czyli tak jak właśnie mówiłem, w pentatonice sobie zrobić te slajdy, czy jak już gramy jakiś riff, jakiś podkład, coś wymyślacie, to sobie do tego podkładu można jakieś wstawki ze slajdami, na przykład nie wiem, coś takie. Fajna zabawa. Ja tutaj na przykład sobie wymyśliłem też taki swój sposób robienia slajdów, dosyć śmiesznie wyglądający, w połączeniu z tappingiem, co prawda. Mam tutaj jakiś dźwięk. Czyli to jest taki, że uderzam tu tapping, a tu.
tylko tu właśnie jest istotne, żeby uderzamy tutaj cały czas tappingiem, to sobie zobaczcie na lekcję z tappingu. Uderzamy tappingiem prawą dłonią na jakimś konkretnym progu. Wiadomo, to można modyfikować. Ja akurat gram, uderzam na 15, a sobie robię slide. Tutaj nie wiem, czy znacie taki zapis. Slide na przykład z X, czy tylko jest kreska ukośna i slide do na przykład 10. Czyli jakby slajd nie z konkretnego dźwięku, bo nie gram go. Tylko gram go po prostu. On się pojawia, ten slajd właśnie jakby znikąd, no po prostu jest, pojawia się. Nie ma konkretnego pierwszego dźwięku, który był na przykład w momencie tym. Bo słyszymy dźwięk ten. Tylko ten slajd właśnie znikąd to jest taki, który pojawia się bardziej podczas sunięcia. I to zakończenie. Wiadomo, to można sobie modyfikować, można sobie jakieś bajer robić właśnie na przykład. Na przykład mam połączony tapping z tymi slajdami po określonych progach, na przykład skala molowa. Tutaj naprawdę fajne bajery zrobić, tylko właśnie najważniejsze jest precyzja, tak jak powiedziałem, oh shit, to znaczy sobie zjechałem zupełnie na nie ten dźwięk, co chciałem i zabrzmiało trochę do dupy, czyli po pierwsze precyzja, a druga rzecz, trzymanie się skali, czyli zupełnie nie granie właśnie jakieś niewiadome, bo to jest też ma swój urok, tylko oczywiście pomijanie skali musi mieć też uzasadnienie, a nie, że głównym sposobem mojego grania to jest granie poza jakimikolwiek skalami, tylko napieprzanie. Czyli jakby to jest, robimy sobie coś takiego, że najpierw gramy sobie po skalach i wciskamy różne techniki tego slajdu do grania w skali, a jakieś ewentualnie bajery, zabawy z jakimiś takimi dziwnymi rzeczami dodatkowo. Więc obczajajcie skalę, ludzisko. Popatki.